De Natura Sonoris Krzysztofa Pendereckiego to cykl trzech utworów na orkiestrę symfoniczną. Pierwszy skomponowany w roku 66, drugi, który dzisiaj Państwu zaprezentujemy w roku 71 oraz trzeci w roku 2012. Tytuł utworu De Natura Sonoris o naturze dźwięku jest inspirowany dziełem Lukrecjusza De Rerum Natura, o naturze wszechrzeczy. Utwór ten to podróż przez nietypowe, ekstremalne i eksperymentalne dźwięki i efekty orkiestrowe. Ze względu na swoją obrazowość, muzyka ta została wykorzystana w wielu filmach. Najsłynniejszym przykładem jest tu Lśnienie Stanleya Kubricka. Utwór został wykorzystany w wielu kluczowych dla filmu scenach, między innymi we fragmentach prezentujących labirynt. Labirynt zaś jest bardzo istotnym elementem, symbolem w życiu Krzysztofa Pendereckiego. Labirynt dla mnie jest symbolem poszukiwań. W labiryncie nie idzie się prostą drogą, idzie się okrężną drogą do celu. I dlatego też symbolem drogi twórczej artysty, który no, nie idzie prostą drogą, tylko szuka. Ja myślę, że to jest tak jak błądzenie w labiryncie. Każdy utwór od pomysłu, czasem od krótkiego motywu, aż do powstania wielkiej symfonii. To są ciągłe metamorfozy. I to jest właśnie ten materiał, który kompozytor kształtuje, szukając po pierwsze właśnie tematów, próbując je rozwijać, szukając formy, która jest zawsze naczelna i najbardziej i najważniejsza. Dla mnie, pisząc muzykę, jest najważniejsza struktura całości. Ja na przykład pisząc symfonię mam przed sobą zawsze szkic, który pokazuje całość utworu, a nie detal. Cały proces twórczy przecież to człowiek musi być sam z sobą. Sam z sobą musi walczyć z materiałem muzycznym, żeby stworzyć to, co się chce. Sam człowiek błądzi w labiryncie, ale właśnie jak jestem w moim parku, to nie jestem sam. Są też moje drzewa, które ja tu posadziłem.